Przyszedł już czas, który ja osobiście uwielbiam. Czas owoców i przetworów owocowych. Nauczyłam się lubić dopiero wtedy, kiedy okazało się, że nie muszę robić 40 słoiczków na raz, tylko po prostu wyskoczyć na rynek, kupić chociażby śliwki, 1,5 kg i zrobić kilka słoiczków. Zapraszamy dzisiaj na konfiturę śliwkowo-czekoladową. Oczywiście śliwki pozbawiamy najpierw pestek, a następnie je kroimy, gdyż w ten sposób łatwiej się ugotują i stać się pyszną konfiturą. Na dnie naczynia znajduje się odrobina wody, ponieważ my do śliwek nie będziemy dawać cukru, więc może być tak, że wolniej będą puszczały sok. Zatem rzucamy pierwsze śliwki i odpalamy palnik. No i oczywiście przyprawy. Jest tutaj odrobina pieprzu, mielonych goździków i szczypta soli. Dzięki soli właśnie śliwka puści szybciej sok. Całość oczywiście mieszamy i doprowadzamy do wrzenia. W tym czasie powinniśmy pokroić czerwoną papryczkę. Kroimy, pozbawiamy pestek i dorzucamy do gotujących się śliwek. I tu każdy sobie wybierze opcję. Cała papryczka chili, pół papryczki chili, może tylko szczypta suszonej chili. Oczywiście wszystko według uznania i wytrzymałości podniebienia. Do gotujących się śliwek dorzucamy papryczkę. I jeszcze raz mieszamy i dodajemy rozmaryn. Przykrywamy i gotujemy, ile kto lubi. W naszym przypadku będzie to około 20 minut. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie sobie dosłodzić taką konfiturę ksylitolem, daktylami, albo cukrem, jak lubicie, brązowym, trzcinowym, albo melasą. Na przykład skarobu. My lubimy natomiast taką wytrawną. I jeśli macie ochotę na nasze inne konfitury, znajdziecie je tutaj. Ja myślę, że trzeba już odkryć śliwki i pozwolić im lekko odparować, tak jak to się robi z konfiturami. A ja w tym czasie przygotuję bliny, gryczane oczywiście, które w naszym domu zawsze są w dużej ilości. Czasami jemy je na świeżo, czasami jemy je na... no może nie na staro. Jemy je na chłodno, czasami podgrzewamy w tosterze, a dzisiaj zrobimy to w piekarniku. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak się robi bliny albo inne nasze placki, znajdziecie je tutaj. I w tym momencie powinniśmy trochę jednak poczekać, żeby odparowało, ponieważ śliwka okazała się bardzo soczysta. Ale my nie poczekamy, ponieważ nie lubimy co to czekać. Za różnica, czy ta konfitura bardziej płynie, czy bardziej się smaruje. My bardzo często dodajemy taką konfiturę do porannej kawy. Wtedy mamy w miseczce i ona może być półpłynna. Czas najwyższy do konfitury dorzucić czekoladę i poczekać, aż się rozpuści. Oczywiście musimy jeszcze od czasu do czasu pomieszać, aż czekolada się rozpuści. Jest to gorzka czekolada, oczywiście wegańska i bezglutenowa. Jak widać, już jest gotowe. Nie wiem, jak tam bliny. Bliny też gotowe, możemy podawać. Możemy podawać. Wyjmujemy gałązkę rozmarynu. Przekładamy konfiturę do miseczki i serwujemy. I najważniejsza czynność w czasie gotowania. Jedzenie. Smacznego i na zdrowie. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach i produktach Atelier Smaku. A gdybyście chcieli mieć wszystkie przepisy Atelier Smaku na swojej półce, znajdziecie je w naszej najnowszej książce Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Zapraszamy więc do naszego sklepu na ateliersmaku.pl. Oczywiście reszta naszej bezcukrowej konfitury trafi do słoiczków i przyda się na później.